magazyn żeglarski Kilwater. Te dzieci fantastycznie się asymilują, entuzjastycznie się uczą różnych dziedzin żeglarstwa, tak jak chociażby węzły. My realizowaliśmy podczas tych rejsów program szkolenia na takie patenty Junga i Kadet. To jest taki jeszcze przed żeglarzem jachtowym. Taki program został opracowany przez instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego i w związku z tym myśmy tam organizowali te szkolenie właśnie na te patenty, które formalnie nie dają uprawnień do prowadzenia jachtów, ale doskonale ten program jest kompatybilny z przeszkoleniem po to, żeby byli wykwalifikowanymi żeglarzami, członkami załogi jachtów morskich. I takie szkolenie dzieliło się na dwa etapy. Pierwszy to był w kraju, gdzie tutaj oczywiście poza szkoleniem teoretycznym i ćwiczeniami chodziliśmy do portu jachtowego i były również ćwiczenia praktyczne. A druga część to już był dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej z programu Erasmus+, zorganizowałem takie rejsy na Morzu Egejskim, Grecja, Turcja, tam po wyspach żeśmy wędrowali, żeglowali od wyspy do wyspy i tam te dzieci wszystkie czynności, jakie się przewiduje dla normalnych, zwykłych ludzi, podczas takiego rejsu wszyscy wszystko wykonywali i było fantastycznie. Te dzieci, które już potrafiły pływać, czuły się nieco pewniej. Te, które nie, to myśmy jeszcze uczyli. Także było też szkolenie powiązane z nauką pływania. Ale to akurat nie jest wielkim wymogiem, ponieważ zdarzały się dzieci, które przychodziły na jachty, które nie potrafiły pływać. No, ale za to się przestrzegały zasad bezpieczeństwa, czyli chodzili albo w szelkach asekuracyjnych, albo w kamizelkach asekuracyjnych i to dodawało im poczucie bezpieczeństwa i nie stwarzało problemów żadnych i te dzieci, ta młodzież w zasadzie, wykonywała wszystkie czynności tak jak ci, którzy pływali i tak jak ci, którzy są normalnymi ludźmi na jachcie jako załoganci. A jaką radość z załogi złożonej z osób niepełnosprawnych czerpie kapitan? Świetnie, jeśli widać tych uczniów, ja to byli moi uczniowie bezpośredni, ja ich uczyłem w szkole geografii i widziałem, jacy byli przed szkoleniem, przed udziałem w programie tym szkoleniowym, w trakcie widziałem, jak entuzjastycznie wręcz uczyli się. To są proste czynności, a niektóre nawet i bardziej skomplikowane, ale oni z takim entuzjazmem podchodzili do szkolenia, że aż byłoby naprawdę miło popatrzeć i posłuchać. No i później oczywiście w czasie rejsów już i zajęć na jachtach, ćwiczeń praktycznych i rejsów, to byli zupełnie inni ludzie. Tak? Oni sami zaczynali dostrzegać u siebie pewne elementy, które na przykład podczas pełnienia wacht oni sami już decydowali, z której strony ominąć jakąś przeszkodę, z której strony ominąć jakiś kuter czy inny jacht. I to napawało mnie pewnym optymizmem, że te dzieci naprawdę potrafią samodzielnie podejmować decyzje dotyczące bezpieczeństwa. Takie proste rzeczy, chociażby jak czynności życia codziennego, gotowanie, przyrządzanie posiłków. Myśmy wszystko sami robili na tych jachtach. W portach kupowaliśmy tylko produkty i tam wszystko było robione. Tak? Począwszy od jedzenia, oczywiście toalety, poprzez wachty. Także pełen cykl szkoleniowy i powiem szczerze tak, że dzisiaj gdybyśmy mieli jeszcze jakieś środki, ja chętnie bym z nimi jeszcze popłynął i to z pełną odpowiedzialnością.